jest wymagająca i trudna impreza, więc naprawdę trzeba było się mocno włączyć w to, żeby ten kongres był dobrze zorganizowany. Więc serdeczne, serdeczne podziękowania dla pani i dla pana rektora. To jest już 15. kongres, więc przedostatni. Już jesteśmy na finiszu tego przedsięwzięcia. Co jest z jednej strony w pewien sposób wygodne, bo i duże doświadczenie, już baza duża, baza doświadczeń. Z drugiej strony w pewien sposób dyskomfortem jest to, że na każdym z tych kongresów mówię mniej więcej o tych samych sprawach. Świat już poszedł trochę do przodu, nasza debata publiczna poszła już trochę do przodu, a ja wciąż jakby odnoszę się do tych samych kwestii, o których mówię we wszystkich województwach. Więc no, momentami mam wrażenie, że już można byłoby pójść dalej, ale zależy mi bardzo na tym, żeby jednak ten komunikat był dokładnie ten sam we wszystkich województwach, bo ten komunikat jest po prostu bardzo ważny i bardzo istotny. Na te kongresy zostały zaproszone osoby, które reprezentują bardzo różne środowiska, bo będzie na pewno dużo z nami samorządowców. Będą ludzie sportu, czyli ludzie zajmujący się sportem powszechnym, czy jako trenerzy, czy jako instruktorzy, jako nauczyciele WF-u, jako przedstawiciele klubów, stowarzyszeń sportowych, więc naprawdę bardzo szeroka gama różnych jakby grup społecznych, plus dyrektorzy szkół, plus rektorzy wyższych uczelni, więc naprawdę jest nas sporo. I moje doświadczenie z poprzednich kongresów mówi o tym, że tego typu spotkania, gdzie różne grupy społeczne rozmawiają ze sobą o sporcie powszechnym, to jest bardzo często pierwsze spotkanie tego typu i spotkanie naprawdę bardzo potrzebne. Zdarzało się na tych kongresach, że już w samym miejscu, gdzie się spotkaliśmy, udało się kilka problemów rozwiązać, więc naprawdę to spotkanie w taki sposób zaprojektowane wydaje mi się naprawdę niezwykle potrzebne. Jeśli chodzi o jakby sam przebieg tego spotkania, po moim długim wystąpieniu, ja będę mówiła podczas tego wystąpienia o infrastrukturze sportowej, o jej wykorzystaniu, o tworzeniu dokumentów strategicznych, o tym w ogóle, jak zmienił się świat w ciągu, nie wiem, 20 ostatnich lat, jeśli chodzi o aktywność fizyczną naszych dzieciaków. Będę mówiła o wolontariacie, o sponsoringu, będę mówiła trochę o sporcie szkolnym, więc o różnych tematach, o których trzeba powiedzieć i trzeba powiedzieć czasami trochę nawet za mocno, żeby poruszyć środowiskiem, żeby trochę włożyć kij w mrowisko, bo to jest potrzebne, żeby wywołać dyskusję, żeby wywołać debatę, żeby ludzie zaczęli o tym sporcie powszechnym ze sobą rozmawiać. Bo w tym sporcie nie jest dobrze. Jeśli popatrzymy na badania, jeśli popatrzymy na aktywność fizyczną Polaków, to naprawdę mamy bardzo, bardzo wiele do zrobienia.